Właśnie przyjechaliśmy do Erki zobaczyć, jak się sprawy świąteczne mają i nie uwierzycie, kto stoi pod Erką i czeka. Stanowski! No właśnie, zobaczcie sobie to. Ci, co stoją, niech stoją, a kto chce, niech wchodzi ze mną do środka, pokażę wam nową kolekcję niebieskich kalendarzy. TV Niebiescy, telewizja kibiców ruchu Chorzów. Witam was bardzo serdecznie. Jak mieliście okazję zobaczyć, w Erce przedświąteczny szał trwa w najlepszej i bardzo nas to cieszy, że odwiedzacie nas właśnie w tym punkcie sprzedaży, ale nie zapominajcie też o Grzybku, którego zresztą serdecznie pozdrawiamy. Wieści z Grzyba, a tym razem wieści z Erki i bardzo sprecyzowane, a to z tego powodu, że będziemy mówić o jednym konkretnym produkcie. Coś, czego z tego co wiem w zeszłym roku nie było i wychodząc naprzeciw oczekiwaniom właśnie waszym, jest solidna kolekcja czego? Kalendarze na rok 2021. Asset może zademonstrować, jest tego naprawdę sporo. Są kalendarze książkowe, które zaraz zobaczycie, planszowe, trójdzielne i 13-stronicowy. Od tych, nazwijmy to nieco bardziej biznesowych, zaczniemy na początku, bo to tak zwany grafik, terminarz, kalendarz książkowy towarzyszy, myślę, każdemu, albo towarzyszyć może każdemu na co dzień. Wersji jest kilka. Oczywiście wszystkie niebieskie. Wiem, że paniom bardziej podobają się te, które nazwaliśmy dumnie jeans, bo taki delikatny jeansowy sznyt z przodu, jak można zobaczyć. Jeżeli chodzi o kalendarz jeansowy, specjalnie sobie go tutaj przygotowałem w wersji nieco większej. Nasza Klaudia, Klaudia Wolny. Pozdrawiamy cię, Klaudiu, serdecznie. Ma tyle spraw na głowie i bardzo długo się wahała, ale chyba właśnie na tym kalendarzu zostało. To jest kalendarz idealny dla tych wszystkich, którzy mają... mnóstwo spraw do załatwienia i bardzo fajnie przygotowany podział na konkretne dni. Mamy kalendarze też nieco mniejsze. Te, które tygodniowo nam się tutaj prezentują, bardzo proszę. Też podział na kolejne poszczególne dni, ale nieco mniej miejsca zawierają nam te strony i to nie jest przypadek, że otworzyło nam się 1920 w tej chwili. Jeszcze jeden kalendarz, który chciałem wam pokazać. O, tam jest kalendarz, z którego korzysta nasz Marek. Marku, ciebie też pozdrawiamy serdecznie. A ja mam ten. Ja sobie zakupiłem ten kalendarz, podoba mi się on bardzo. Mimo tego, że nieco ciemniejszy niebieski, lubię ten jaśniejszy, ale od zawsze do takiego klasycznego terminarza kalendarza jestem przyzwyczajony. Mieści mi się on idealnie do teczki i wszystkie sprawy dotyczące ruchu, speakerki w takim właśnie kalendarzu zapisywać będę w 2021 roku. Jak to wygląda cenowo, Kuba? Ceny są różne w zależności od gabarytów kalendarza, od 39 do 79 zł. No jakby logika jest bardzo prosta, te nieco mniejsze tańsze i te największe za 79 zł. Ja się bardzo cieszę, że w końcu mamy ten kalendarz. Przebrnąłem ten 2020 z kalendarzem, na którym Erki nie było. Ale w 2021 wchodzimy w nową erę. Nowy rok. Także ta Erka pojawi się. Symbolika liczby 14 towarzyszy nam od zawsze, a na pewno od 89 roku. I właśnie 14 zł kosztują te kalendarze, które możecie zobaczyć u góry. To są kalendarze planszowe. Nie ukrywam, że bardzo mi się podobają, bo każdy, poza tym, że spełni rolę kalendarza, przedstawia pewną historię. Historię, z którymi my się utożsamiamy, które trafiają do naszych niebieskich, kibicowskich serc. Pierwsza to pamiętna przez Tomka Stefanika przygotowana sesja w rolach głównych Ecik, Tomek Poszmańczyk i Kowal. Druga, no to nasze najlepsze niebieskie bajtle, które możecie spotkać na sektorze rodzinnym. Trzecia, Kosmodron, kłaniamy się nisko, bo to jedno z najbardziej epickich zdjęć tego roku. No i na końcu szef wszystkich szefów, czyli Adler. Wszystkie te elementy składają się w jedną fajną niebieską całość i wydaje mi się, że taki kalendarz na ścianie każdego kibica mógłby, a nawet powinien się znaleźć. Kolejnym wariantem kalendarza, który chcemy wam zaproponować w tym roku, jest kalendarz trójdzielny. Jak widać, po kolei kwartałami możemy sobie obserwować to, co w roku dziać się będzie.
I on ma tę zaletę, że bardzo łatwo zaznaczać konkretne daty, które nas interesują. Urodziny, święta. No i najważniejszą datę. Zapraszam Was bardzo serdecznie nieco bliżej. Pozwólcie, że zrobię to ja. Proszę bardzo. Kwiecień 20. Ta data powinna być zaznaczona na niebiesko w każdym kalendarzu kibica Ruchu Chorzów. Dodam tylko, że cena takiego kalendarza trójdzielnego to 25 zł. W całej kolekcji niebieskich kalendarzy pojawił się jeszcze jeden, który można spokojnie powiedzieć, że jest najbardziej artystycznym projektem kalendarza z tych wszystkich, które mieliście okazję zobaczyć. To jest kalendarz, który przedstawia całą sesję Stanowski retro. Ja przypominam, ta sesja była sesją promującą wydanie książki Historia Ruchu Chorzów, autorów książki Tomka Stefanika, który przygotował te zdjęcia, też serdecznie pozdrawiamy. Każdy miesiąc to osobne zdjęcie, każdy miesiąc to osobna historia. Jestem przekonany, że mając taki kalendarz na swojej ścianie, ten klimat naszej tradycji i historii jeszcze bardziej będzie gościł w Waszych domach. Moim ulubionym miesiącem jest miesiąc wrzesień, gdzie cała ekipa naszych piłkarskich przystojniaków, przeleciałem trochę za daleko, siedzi na ławce. Nie dość, że to jest świetny klimat na tym zdjęciu, to ja, towarzysząc chłopakom wraz z Asceto w trakcie tej sesji, znam historię tego zdjęcia. Ja tylko tutaj mrugnę, może ktoś kiedyś z Was będzie miał okazję dowiedzieć się, jak to zdjęcie powstało, a historia jest ciekawa. Jest bardzo ciekawa. Ciekawe, czy się uważasz powiedzieć. Asset, niech to będzie nasza mała tajemnica. Historię zna 7 osób. Tomek Stefanik, Asset, Kuba, Klaudia i ta trójka dżentelmenów. Pytajcie, podpytujcie, taka mała niespodzianka. Może kiedyś będzie Wam dane usłyszeć, co to za niespodzianka. No i jaka historia wiąże się z tym zdjęciem. Stanowski!